Mamo, z tej strony MazXS, witam was w Survival Mars. Kontynuujemy naszą seryjkę, siódmy już odcineczek. Tak podejrzewam, że seria dobije do 10 odcinków. W ogóle o tyle śmiesznie, to akurat jak już siadałem do nagrywania, dostałem SMS-a, że przyszła paczka do odebrania. Jestem ciekawy, czy to już kamera przyszła, czy pamięć RAM. Bo na razie zawiesiliśmy nagrywanie. Czego tam nagrywanie zawiesiliśmy? Dying Light'a. No, póki tego RAMu nie dostanę, bo jednak tam strasznie źle ta grafika wygląda. To jest problem. Dlatego chcę sobie dołożyć RAM, bo patrzyłem, że jak włączam nagrywanie i ten, no, to najbardziej mam obciążony RAM. Więc nie wyrabia, to znaczy, że trzeba sobie dorzucić. No. Więc już, chociaż ten odcinek, co wychodzi dziś, wyszedł dzisiaj dla mnie, a dla was to 19 kwietnia. To jest piąty odcinek? Piąty. No. To ten piąty odcineczek, on nie jest właśnie zlagowany i to jest śmieszne. Ale już szósty? Początek jest zlagowany, a już później nie jest. Tam nawet napisałem, że no, cierpliwości w drugiej połowie już nie laguje. No i nie laguje, ale no. Jest trochę dziwne, no. Dobra, a jakie są w ogóle plany na ten odcineczek? Potem jeszcze sobie pogadamy. Tę kopułę to my na razie zostawiamy w sferze wyobraźni i ten. W ogóle wrzucam ten odcinek, to już chyba kamera, już powinna być chyba kamerka na moich filmach, albo jeszcze nie, nie wiem. No. Ale na pewno zapraszam was na... Bo na pewno po tym odcinku akurat będzie na odcineczek, który będzie takim pojedynczym strzałem, może za jakiś czas się pokazującym, z Warcrafta, z bardzo fajnego trybu, tak już wam zajawię. Zajmę wam na początku, a nie później. No. A teraz tak, co my tutaj chcemy zrobić? Zwiększyć w ogóle wszystko. Mamy dużo pieniędzy. Żadna rakieta nie leci do nas. To znaczy, że trzeba sobie zamówić polimerki. Dobra. Tyle będzie spoko. Tylko, że tutaj... wszystkich budynków nam brakuje polimerów. I to jest problem. Ale o, już mam wybudowaną fabrykę. Jeden dom. To znaczy, że tą fabrykę rozbieramy. Dlatego, że już tutaj w ogóle kazałem ten rozebrać. I na miejscu tej fabryki postawimy dom. I tak, wybudujemy tutaj sobie domy. Hop. No i super. I te domy rozbierzemy, jak te domy nie mamy polimerów, żeby je wybudowali, no. Dobra, to przez chwilę będziemy mieli bezdomnych. Rozbudowa. Proszę się wszyscy wyprowadzać z domu, wychodzić. O, co tam jeden chcesz uciec? Nie ma ucieczek. Ej, wewnętrzne światło. O, kurde, coś znowu się starzeło. Tym razem Mirage jest o wiele silniejszy. Walczy... przez kilka minut, ale potem zasypiasz hipnotycznym snem w swoim fotelu. Gdy otwierasz oczy, widzisz, że unosisz się kilkaset metrów nad ziemią. Ogarnia cię panika, szaleństwo. Młócisz ramionami, próbujesz się czegoś uchwycić. To ci się nie udaje, ale mimo to nie spadasz. Mocna lina utrzymuje cię przy pniu gigantycznego drzewa, wywyższonego niż jakimkolwiek drapacz chmur. Uspokajasz się w samą porę, by usłyszeć, jak twoja siostra się śmieje gdzieś wysoko nad tobą. Co ty wyrabiasz, Kal? Przestań, głuptasie! Jej głos rozbrzmiewa wprost w twoim umyśle i wtedy pojęcie tu i teraz uderza cię z całą mocą. Przypominasz sobie, że masz na imię Kal i że ze swoim licznym klanem nazywasz to drzewo domem. Bierzesz głęboki oddech i spoglądasz w stronę
horyzontu jaskrawe słońce jest prawie całkowicie zasłonięte grubym czerwono-pomarańczowym obłokiem. Ej, lepiej mi wychodzi jeszcze więcej tekstu, ale lepiej mi wychodzi te czytanie, widzowie, co nie? Napiszcie w komentarzu, lepiej wychodzi. A i w ogóle subujcie, dajcie łapki, no, ale dobra, wracamy. Lia, przypominasz w sobie imię, patrzy na horyzont i marszczy brwi. Kal, nadciąga kolejna burza piaskowa. Skończmy zbierać ten mech i wracajmy do środka. Chwytasz linę swoją sześciopalczastą dłonią wyposażoną w dwa kciuki i zaczynasz spinać się ku ostatniej z nici mchu, który utrzymuje korę domu w dobrym zdrowiu. Ta też już prawie całkowicie wyschła. Mówisz, a te słowa niepokoją twoją siostrę. Przypominasz sobie, że wypowiadanie słów zamiast ich przesyłanie było zawsze uważane za wyraz głębokich, niekontrolowanych uczuć. Zaledwie 4 tuziny z 500 jeszcze żyjących boją się, że dom już nie przetrwa długo. Przetrwa długo. Matka byłaby zdruzgotana. Wraz z siostrą wkraczasz do domu w ponurym milczeniu, gdy przychodzicie przez słabo oświetlony korytarz. Miraż znika i budzisz się w swoim fotelu. Obudź się. Niewytłumaczalny mirz. No to tyle. Dobra. No w ogóle no, muszę się dykować z czytaniem, bo niedługo ser. Tak jak obiecałem wtedy na live'ie ze Stellaris, będzie seria ze Stellaris. Już mamy pierwsze prace poczynione w tym kontekście. I. No nie wiem, czy to będzie za nim, ale jeżeli chcecie, to mówcie, czy wolicie to bardziej na, żebym z kimś grał, czy solo. Bo solo będę mógł sobie czytać i w ogóle. I będę szybciej mógł to produkować, bo nie będę musiał czekać na drugą osobę. Nieurodzaj? O nie. A to na naszej XZ farmie. O, pierwsi ludzie tam już mieszkają. No, dobra. No i to całą kopułę wypalamy. Rozebranie, nie będzie już tam nic marnowała. No i tutaj z Stellaris, mam nadzieję, że wam się podoba, oczywiście w skidersikach, jeżeli ktoś nie był na live'ie. Chociaż ten live to, jakie wyświetlenie zrobił. Nie spodziewałem się. W ogóle, muszę wam powiedzieć coś takiego śmiesznego, widzowie. Ja mam w ogóle jakieś takie dziwne szczęście, że jak gram w jakieś gry, to akurat to są gry paradoksu. To jest akurat dla mnie takie, no śmieszne bardzo. No zobaczcie, Super Mars Paradox, Stellaris to jest paradoks. Ja jeszcze tutaj jeden mam odcinek na dysku z CK3. Tylko no nie wiem, kiedy to wrzucić, no nie mam miejsca na wrzucenie, ale chyba wrzucę no niedługo. Nie wiem, czy mi się uda jakoś, muszę bardziej ten swój grafik zrobić, bo jak widzicie, staram się trzymać dwie serie, jedno multi, jedno singlu, live'y sobie wciskać. O, surowce przyleciały, jeszcze surowce sobie oddajmy. No, live'y wciskać i... znaczy wciskać, robię live'y, kiedy uważam, że o, fajnie by było live'a walnąć. Co nie? O, znowu faza wchodzi. Ta faza zielona jest super, ja akurat lubię. Bo ja bardzo lubię zielony kolor. Ja to lubię to. Dobra. Jeszcze tą kopułę bym chciał się pozbyć, ale ta kopuła dalej daje mieszkanie. No właśnie. Wewnętrzne światło. Zapaść śnieg. Tylko pokażę przyszłość. Jak ja jestem upośledzony. Jak ja tego nie przeżyję. No nie. Ugrałem wcześniej sobie w Stellaris, tak dla siebie. Dla rozgrywki. No nie. O, zbudowaliśmy tego. Kopułę. Znaczy, to i wody będziemy mi marnować, to fajnie, ale... O nie! Może... Powiedzcie, że... No nie, jestem upośledzony. Dobra. Spauzujcie sobie i przeczytajcie, a ja to sobie przeczytam, jak będę montował.
Bo jednak jestem upośledzony i to strasznie. Wziąłem i kliknąłem to tak o sobie. Frywolnie, no nie. Nie wiem czemu ja to zrobiłem, no mea culpa, no. Nie wiem, no co mnie podkusiło. No bo w Stellaris wiecie, ja już tam znam prawie każdy event na pamięć. Tych nowych nie znam eventów, więc zawsze patrzę, ale no. Większość ja znam na pamięć, tym starym wyjadaczem. No, ale jednak upośledzony. No dobra. No niestety, no było, minęło się mówi. To na pewno było coś tam o tych wizjach, bo był obrazek drzewka i wiemy, że wizje się nasiliły. No. Dobra. I co tam jeszcze, widzowie? Moi kochani. No, na Instagrama sobie wpadnijcie. Tak w ogóle. No, tego wam powiem. I tutaj w ogóle trzeba kabelek podczepić, bo jak to bez kabelka? Bez kabelka to lipa. Nie. Nie. Dobra, niech tak będzie. No. Dobra, no na razie no nie mam żadnego tematu do pogadania. Poczekamy, aż coś wymyślę. Dobra, wpadłem na pomysł, widzowie. Skoro przecież jak oczyścimy te miejsce, to będzie miejsce pod dom, co nie? W ogóle może na pauzie to zróbmy, to będzie bardziej bezpieczne. I wtedy możemy sobie... Gdzie ten szpitalek? Szpitalek. No. I se możemy tutaj walnąć szpital. A to jak oczyścimy, to tutaj można domy wybudować wtedy. Co nie? I teraz możemy wziąć o tą zakładkę domy. Dobra. I walniemy sobie tu dom. I teraz można rozmontować to wszystko aut. I zrobimy, obiecałem wam, że w tym odcinku... Kurde, który to? Control. O, ja alta wciskam, no nie. Obiecałem wam, że rozszyfrujemy szyfr. To rozszyfrujemy ten szyfr. No i w ogóle iglicę sobie zbadaliśmy, ośrodek medyczny. No i jest w ogóle dowalony. Więc go tu wybudujemy. Dobra. No i... Jest już... O, dobra, wewnętrzne światło. Tym razem nie pominę X-Ban. Genialny naukowiec z Ziemi opublikował niedawno intrygującą i dość niekonwencjonalny artykuł na temat śniących. Praca ta odpowiada się za hipotezę, że ich doświadczenie są rzeczywiste, że nie są halucynacjami i wymiganowanym światem. Społeczeństwo naukowe na Ziemi odrzucił... Społeczność naukowa na Ziemi odrzuciła ten artykuł jako nienaukowe bzdury. A niektórzy naukowcy nawet potępiali autora, jednak nasz główny naukowiec uważa, że ta hipoteza dotąd prowadzi i chce, abyśmy przeprowadzili podczas mitoringu medycznego śniących skan MRI, zwłaszcza gdy są oni w transie, a potem przeanalizowali te dane. Skutki. Dostępne są nowe badania naukowe dotyczące zagadki śniących. Świetna robota. No dobrze, to mamy w przełomie, prawda? I co mamy? Symulacja snu. Czemu ja mówię dalej tym głosem? Próba zrozumienia stanu umysłu śniącego. Nie wiem, na razie zbadajmy ten dziwny znak. No, a tą kopułę rozbieramy? Czemu nie jest rozbierane? Ty, w ogóle, widzowie, teraz mogę wam w ogóle opowiedzieć. W tym momencie, kiedy sobie to przerzucajmy i tak dalej, że miałem sen. Raz o tym, że właśnie śniło mi się Survival Mars i że miałem kopułę, mega kopułę i burza ta piaskowa zasypała mi produkcję mega tlenu i tlen w zbiornikach się kończył, bo asteroida mi rozwaliła zbiorniki, tam jeden zbiornik mi został. Ale pamiętam, tak się stresowałem tym, że mi zaraz koloniści poumierają albo coś. No, straszny sen.
Ej, to jest w ogóle więcej mieszkań niż pracy. Po co cały czas nie chcą rozmontować. Widzowie, odkryłem czemu nie mogę tego trójkąta rozwalić, bo tu zostawiłem ten jeden mały staw. No i teraz na elo. A przydadzą nam też się surowce. O, anomalia. Anomalie są tak rzadkie. Nie wiem, w ogóle powłączałem, że ten... Powłączałem, że nocne zmiany są na tych budynkach, gdzie pracują... Oj, czekajcie. Choć nasze skały były początkowo bezowocne... A, nasze skady były bezowocne, po regulacji ich zakresu widmowego dały zadowalający wynik. Niedybowe skały chemiczne regolitu w pobliżu... Ej, weźcie napiszcie w końcu, co to jest regolit. Może jest jakiś geolog. No, to pewnie jakiś kamień, no ale... No, myślę, że może jest tam między was jakiś geolog, albo ktoś, kto ma wujka geologa, no. Dobra, niedbałe skały regolitu w pobliżu miejsca anomalii skutecznie ekranowały nasz detektor. Po przerobieniu i udoskonaleniu technologii naszych skanerów zostaliśmy nagrodzeni zaskakującym odkryciem. Ujawniono duże złoże wody. No, to fajnie. Dobra. A tutaj teraz wracając, to co ja tutaj mówiłem? No nie, wywaliło mnie z pamięci. No i że włączyłem nocne zmiany tutaj na tych wszystkich budynkach, gdzie są roboty. Niech tam nocą to może ciągnąć prąd. Nie będzie nic takiego złego. Tak myślę. Ja w ogóle zrobię tutaj kolejny generator streaminga, bo to jest 10 prądu, to jest dobra rzecz. Spór? Potrzebne interwencje, halo. Dyskusja między technikiem i naukowcem urosła do rozmiarów ożywionego sporu wśród wszystkich mieszkańców kolonii. Dyskusja o tym, który zawód jest ważniejszy dla kolonizacji, podzieliła kolonistów na dwa przeciwne obozy. O nie, się dzielą. Jeszcze ile? Już jesteśmy prawie 3 miesiące tutaj. Dyskusja o tym, który zawód jest ważniejszy dla kolonii podzieliła... A, to jeszcze trzeba. Próbujesz uniknąć angażowania się w ten dość idiotyczny spór, ale przedstawiciele obu stron osaczają cię w drodze na lunch. Przyłapawszy cię plecami do ściany pytają, kto jest twoim zdaniem ważniejszy dla powodzenia kolonii? Technicy czy naukowcy? Dowódco! No i ja jestem jakbym nie był wynalazcą, to bym powiedział, praca naukowców mówiła pracę techników. Moją pracę techników, naukowcy też mają premię do morali, technicy tracą morale na pewność wesoli, a nie... Profil dowódcy. Nie hydraulik, ja nie jestem. Technik realizuje teorie naukowców w praktyce. Jak otrzymuje premię, naukowcy tracą. Co do... Przecież to śmieszne. Obie profesje są niezadowolone. Słabo. O, polityk. Tak myślałem w głowie, że polityk to jest pewnie ta osoba, która tutaj odwróci wszystko na swoją korzyść. Technicy naukowcy, podobnie jak wszyscy inni, na Marsie stanowią część tego samego systemu, wszystkie role są nieodzowne. Dobra, my jesteśmy wynalazcą, więc nie możemy wesprzeć naukowców, ale poza tym naukowców na razie i tak mamy mniej, więc jest XD, więc powiemy, że technicy tworzą to, co naukowcy wymyślą, chociaż to takie jest... No, jakbyśmy sobie teraz w realu pomyśleli o tym, co nie? Kto jest ważniejszy? Z tym, co tworzy, czy tym, co wynajduje, to tak naprawdę... To jest wzajemna korelacja, no bo jeden daje pomysł, a drugi tworzy ten pomysł. Bo jakby gość tworzył pomysł, a tamten by go nie stworzył, no to po co ten pomysł? A jeżeli on by nie wiedział, co tworzył, bo tamten daje pomysł, no to po co mam mu tworzyć, no. Taka śmieszna zależność, bym powiedział. Ciekawe tej można rozkminy zrobić. A poza tym jestem w przygotowaniach do mojej serii, której wam nie zdradzę, albo kiedyś już zdradzałem, a już teraz nie pamiętam. To też jest taka możliwość, u której potrzebowałem kamery. O, i w ogóle rakieta. No to tyle z tamtego, więcej wam nie zdradzę. A rakieta pasażerska, która będzie teraz full naukowców. Ci naukowcy nie powinni się obrazić, dlatego że nie było ich wtedy przy tym. Masa naukowców. Wystrzel. Dobra. Znowu coś się stało. Siedzisz wygodnie, gdy ogarnia cię miraż i wprowadza w trans, który przeniósł cię do świata snu. W jednej chwili
Jesteś dowódcą kolonii, a w następnej ponownie wcielasz się w Kala. Siedzisz w swojej spatańskim gabinecie i kolejny raz czytasz list od matki. Każde zapisane jej na dłoni słowa nie... Jej dłonią słowa niesie potężny ładunek emocji przez zawarty w liście żal i rozpacza. Nie udaje ci się zachować spokoju. Od niemal dekady słyszysz potężnemu przedstawicielowi władzy, obserwatorowi Borowi, więc matka prosi cię o pomoc. Burze pyłowe i susze ostatnich cyklów dotknęły wasz klan. Sprowadzając na jego członków koszmar głodu, sąsiednie klany przegrały już walkę z bezlitosnym upałem i uciekły do miast, pozostawiając puste pnie swoich dawnych drzew na pastwie słońca. Obstawiasz się, że nie będziesz w stanie pomóc swoim ziomkom. Serio, to jest ziomko, XD. Dotychczasowych obserwacji wiesz, że władza jest świadoma trudności, z jakim zmagają się rolnicze klany, ale zaczyna doniesienia, a dotkliwość suszy najbardziej jednak. Obawiasz się relacji... Ojej, przepraszam. No co to? Mnie wziął na ziewanie. Racji swojego pana, lecz lojalność wobec matki nie pozwala ci wyjść i musisz z nim porozmawiać. Kurde, czy to takie jest sugeracje, że na Marsie było życie? Ej, halo, co jest? Obserwator telepatycznie wyczuwa, że nadchodzisz i odwraca się ku tobie, uprzedzając twoje słowa. Kal, wiem co cię trapi, a może założyłeś, że tak oczywiste myśl nie wpłynęła na powierzchnię? Nie, oczywiście, że nie. Radzę ci, byś nie zaprzętał sobie głowy tak pomyśleniem... Takim pomyślednim? Pośrednim? Pośrednim. Pośrednimi sprawami. Karl spojrzał na ciebie. Spójrz na mnie. Czy naprawdę wierzysz w trujące kłamstwa, które karmi cię twoja matka? Czy wierzysz, że władza pozwoliła, aby ginąć swemu ludowi na Marsie? Takie... A, na Marsie! Ej, to jest... Takie myśli są zakazane i wiesz, jak grozi za nie... I wiesz, jaka grozi za nie kara. Słysząc te słowa, drżysz całą... drżysz cały, a twoja relacja wywołuje uśmiech na jego twarzy. Przez wiele lat byłeś dobrym sługą. Wiem, że nie zdołałbyś mojego zaufania. Zapomnę o tych bzdurach tu i teraz. Rozumiem się, Kal, cieszysz przerwano twój szep. Ciszę przerywa twój szep. Tak, obserwował. Tak, obserwatorze. Later that evening. No. Później tego południego stoisz u boku obserwatora przemawiającego przez izbę pracy. Wydarzenie zorganizowane właśnie na pokaz entuzjazm widzów oklaskujących ostatnie słowa obserwatora nie ma innego wyjścia, najmniejszy nawet wstęp. Występek to pewna wizja w stacji redukującej. Redukującej? Redakcyjnej, Boże. To bardzo mi Stellaris weszło na głowę. Trochę quest... O, wydarzenia jak Stellaris, jakieś kosmici, ten... Kosmici na Marsie. Wśród tłumu dostrzegasz klanowych przedstawicieli pobliskich farm. Zebrało się tu ludność z całego regionu. Muszę przekazać im prawdę. Muszę dowiedzieć się, że władza o nich nie dba, że się pozostawieni sami sobie. Może wtedy coś by się stało. Wróć się do przodu i wysyłasz telepatyczne wiadomości. Powstrzymujesz się i postanawiasz zaczekać działań na lepszy moment. Czy chcę być reakcjonistą? Czy nie chciałbym się reakcjonistą? Mój gościu jest wynalazcą. Czyli cały czas naprzód, ale jest przemyśleniowy. Kurde, no ciężkie pytanie, no. Czy wbić się w tłum i powiedzieć teraz?
Dobra, dawajcie, będzie więcej. No, zobaczymy, co się stanie. Ja jestem reakcjonistą. O, od razu, bo emocje mnie poniosły. Wyrzucasz się przed tą rzeczywistość na chwilę, zamarza, po czym rozpada się na kawałki. Raptownie, bo budzisz się czując, że coś jest nie tak. To wydarzenie zapamiętałeś inaczej. Obudź się! Dobra. To ja życie takie żarty, co się robi na znajomych czasami, że się idzie do nich i jak przyjeździesz na spotkaniu z tym ziomeczkiem, co nie? I w samych momentach mówisz do niego, obudź się! Co? Co? Chodzi. No, takie schizę robię, że typa. Jak macie dobrych ziomeczków, to można to przetestować, jeżeli lubicie śmieszne rzeczy. No, i pamiętajcie, że orzechy dobrze działają na pamięć. A, tu w dzień mamy biało, a na noc mamy zielono. Teraz to dopiero zobaczyłem. I właśnie, jeszcze chciałem kogoś pochwalić. Chciałem pochwalić was, że piszecie komentarze dla zasięgów. No, komentarze dla zasięgów, ale to akurat pod serio zdanie Knighta dostałem komentarz dla zasięgów czy coś. Ale bardzo dziękuję, to ja, że napisałeś komentarz do zasięgów, doceniam ten gest. No. No to tyle, już podlizywania się widzą. No. Pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka, komentarza, jak będzie spoko, albo jak do zasięgu, to przypnę wam serduszko. No. A jak nie wiecie co napisać w komentarzach, to napiszcie... O, szybkie myślenie, zima. Halo? Jakąś ekspedycję może sobie. O, kurde, łazik safari musimy kupić, no tak. Dobra, czyli rakieta ta, co teraz poleciała z tą wielką ilością pieniędzy, to ona poleciała, żeby kupić łazik safari tak naprawdę. Szyfr już zbadaliśmy. Kurde, ruszyliśmy fabułę. Poszukiwanie skarbu to mapa. Poświęciwszy mnóstwo wysiłku na złamanie dziwnego kodu, naukowcy rozszyfrowali wiadomość dziwnej sondy. To mapa. Odkrywasz nową anomalię planetarną. Skarb jest tu. Wyślij ekspedycję do miejsca skanego przez to. Przez te współrzędne. Boże, akurat teraz jak wyleciałem z rakietą sobie do Ziemi. No nie, ale jedna rakieta już wylądowała w Ziemi. To jest rakieta, którą. Mamy 1 miliard. Rakieta towarowa. Łazik safari. Niestety, ale jest nam potrzebny. Dobra, to będzie, bierzemy. Łazik safari w końcu nam się przyda. Znowu nie mamy pieniędzy. Ale szyfr jest zbadany. W ogóle tu taka była fajna technologia. Dobra, weźmiemy to z tymi panelami. Ale pamiętam, że była gdzieś technologia, która dawała, że budynki się ten nie psują. Dobra, w kopule rolniczej też ulepszymy, żeby stołówka i sklepik roboty tam miała. No, żeby to one za nich pracowały. Ale potrzebujemy tych ludzi w innych miejscach pracy, niestety. Dobra. I mamy łazik safari. Dobra, ale co najważniejsze, to mamy ekspedycję. I tutaj potrzebujemy łazika safari, więc niech on tam poleci. A i na koniec odcinka zrobimy sobie tą ekspedycję z tym. No, z tym pajacerstwem, jak to się nazywało. Aj, nawet nie wiem. Nie pamiętam. Jest tam, gdzie mapa. Sorry, że mam słabą jakąś pamięć. Ale dawno nie spałem. To jest mój problem. Jeszcze nagrywam wam ten filmik. No już może nie z rana, ale ja w nocy nie spałem, więc dla mnie to cały czas jakby było rano. Niestety. Dobra, i robimy to naszą ekspedycję. Ciężarówka sterowania, nieznany. X oznacza skala... A, czekajcie. Co robi nasza ciężarówka sterowana w tym czasie? Nic, no to ja tym bardziej.
lecimy. Gorzej jakby miał jakieś surowce, nie chciałbym, żeby mi znikły czy coś, bo jednak to jest żelazo jest tutaj tak bardzo cenne. Trzeba z tym uważać. Poszukiwacz skarbu, oto i skarb. Ekspedycja wylądowała w miejscu wskazanym przez tajemnicze służeny, jeszcze zanim pył opadł na ziemię, telemetria wizualna pokazała wyraźny sześcienny obiekt znajdujący się niedaleko od miejsca lądowania. Nawiązanie do tego. Odysei kosmicznej. No wiecie, obelisk, no. Jest oczywiste, że kostka... jest zbudowana z marsjańskiego cementu, całkiem podobnego do tego, którego kolonia używa już tak długo. Nie ma w niej drzwi ani żadnych wystających części, ale okrążywszy budowlę, ekspedycja odkryła rzucające się w oczy czerwone kółko, które podejrzewanie przypomina wielki przycisk na ścisiny. Grunt drży, gdy ściany budynku zasuwają się pod ziemię, odsłaniając wielki metalowy pojemnik owinięty kolorowym papierem i obwiązany czerwoną wstążką. Po otwarciu pojemnika nasi ludzie znajdują coś ciemnego. Prefabrykaty iglicy. Ekspedycja przywozi prefabrykaty 4. Okej. No to jakie iglice w ogóle? Prefabrykaty. Co to jest? Większa wydajność i badań naukowych, kopuły, ustawiony prefabrykator 1, zużycie... Wiszące ogrody, piękny komis parkowy zwiększa wygodę wszystkich budynków mieszkalnych w kopule, usłudza odpręża... Bawa życie towarzyskie, archeologia... Ciekawe. Ciekawe, no. Że w takiej kostce, ale to jest prefabrykaty to są części budynku, ale że części budynku się zmieściły w takiej małej kostce. No to mamy dużo historii ciekawych, widzowie, tak wam powiem. No już teraz oczywiście kończymy, więc takie podsumowanie. Ruszyliśmy na pewno mocno z fabuły do przodu. Zmieniliśmy, już kopuła, można powiedzieć, że rozpoczęła swoją pracę. Ta nasza główna rolnicza kopuła, no to w końcu się doczekała swojej iglicy. Dostaliśmy dużo iglic. Odkryliśmy ten szyfr. Szyfr się okazał, że no, coś tutaj jest. Wcześniej mieliśmy akcję z bombą. No, coś jest nie tak na tym Marsie. Bunkier znaleźliśmy też. Pamiętajcie o bunkrze. I jeszcze znaleźliśmy tego. Nie znaleźliśmy, tylko mamy dziwne fazy o kosmitach mieszkających na Marsie, które są pod butem innych kosmitów. No, więc no, ciekawie się zapowiada ta fabuła, naprawdę ciekawie. A zobaczymy, jak to tam w następnym odcinku będzie. A, jeszcze może tak na koniec. Trzeba zrobić w ogóle kopułę turystyczną, gdzie będziemy turystów przywozić. Dobra, muszę tylko tu trasę zrobić, no. Trasa jest za długa. Udało mi się zrobić pierwszą trasę. Ej. Oczekiwania nagrody są zadowolone. Nie, zobaczymy, jak to będzie działało, ten nasz łazik safari. Dobra, no, więc fabuła jest zawiła i w ogóle, no, a ja będę się z wami żegnał. Elemo z tej strony MazXS, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w następnych materiałach. Ja jeszcze Instagram, a jeszcze jest Discord, gdzie gramy wspólnie z widzami, zapomniałem go zreklamować, no niestety, zapomniałem. Elo!